Przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie dotacji do wymiany źródeł ciepła uległ istotnej korekcie. Pierwotny projekt w ocenie służb prawnych Ratusza otworzyłby drogę do potencjalnych nadużyć niezgodnych z wolą uchwałodawcy. Musimy wypracować pojęcie definicji legalnej dla potrzeb tej uchwały w zakresie pojęcia właściciela budynku wielorodzinnego. Miasto chce wspierać właścicieli domów wielorodzinnych, w wymianie źródeł ciepła na ekologiczne, jednak swój program adresuje raczej do właścicieli kamienic niż bloków. W niezmienionej formie Rada zaaprobowała odejście od wsparcia mieszkańców dokonujących zakupu i instalacji kotłów opalanych węglem i paliwami węglopochodnymi, takimi jak Ekogroszek czy Koks. Wciąż akceptowane będą piece na paliwa pochodzenia roślinnego. Typu PELET. Według uchwały nowy kocioł musi mieć co najmniej 85% sprawność przemiany energetycznej i spełniać wymagania klasy piątej tego rodzaju urządzeń.